Zawsze mieli wątpliwości, jako gazeta internetowa całkowicie bezpłatna. To znaczy autorzy nie biorą pieniędzy. Ja, który muszę poświęcać parę godzin dziennie na redagowanie tekstu, też nie biorę żadnych pieniędzy. I gazeta funkcjonuje mimo to od ponad roku. I ma się dobrze, ma dziennie po kilkuset czytelników więcej. I mówię to, żeby zachęcić wszystkich jednak do budowania środowiska dziennikarskiego poprzez internet. Internet jest rzeczywiście nowym, wspaniałym medium, otwierającym olbrzymie perspektywy, a jako biuro takich konkursów dziennikarzy obywatelskich, które to konkursy organizują w Wiadomości 24, mogę powiedzieć, że gazety lokalne, powstające właśnie na zasadach internetowych gazet, prowadzone przez pojedynczych autorów, te gazety lokalne, jest to naprawdę rewelacyjne zjawisko. Pomijając już ten szczegół, świetnie pisane. Słuchajcie, dziennikarze z prowincji na ogół, rzecz jasna, chociaż oczywiście są i tacy, którzy mieszkają w wielkich miastach i zajmują się swoimi dzielnicami, ci dziennikarze piszą piękną polszczyznę. To nie zawsze się zdarza po niektórym moim kolegom po fachu. Teraz jeśli chodzi o ujawnianie pseudonimów i ujawnianie tajemnic. Znowuż to jest sprawa, którą może regulować tylko w sprawach karnych, prawo karne. Żadne prawo prasowe nie może ustalić, w jakim przypadku sąd może zwolnić od zachowania tajemnicy. Każda taka sprawa musi być indywidualnie rozpatrywana przez dany sąd, zwłaszcza na przykład w sprawie cywilnej, i musi być rozważona potencjalna szkodliwość ujawnienia tego rodzaju tajemnicy. I nie będę tego tematu oczywiście dłużej ciągnął. Jest to sprawa w naszym akurat zawodzie bardzo istotna. Wacek Biały, nieżyjący, już został kiedyś skazany za to, że nie chciał ujawnić przestępcy, który zresztą nie okazał się potem przestępcą, ale Biały tłumaczył, że ten przestępca popełnił tylko występek, a nie zbrodnię. W przypadku, gdyby popełnił zbrodnię, było podejrzenie popełnienia zbrodni, to on by jego dane osobowe ujawnił. Ale w tej sytuacji to nie będzie wyręczał policji, która powinna tego winowajcę sama znaleźć. Innymi słowy, też nie jest to temat, który da się uregulować prawem jednym powszechnie obowiązującym, ponieważ, jak powiadam, pojedyncze sytuacje muszą być rozpatrywane przez mądre sądy w taki sposób, żeby dawało to skutek społeczny i żeby niczyje wartości, żadne wartości nie zostały pogwałcone. I prowadzę oczywiście do zasadniczego wniosku. Decydującą sprawą jest orzecznictwo w sprawach cywilnych. Nie ma żadnego prasowego postępowania, które by mogło znosić postępowanie cywilne. Jeżeli się występuje o wyrządzoną szkodę, jeżeli ktoś został poszkodowany na swoich dobrach osobistych, to służy temu postępowanie cywilne i ochrona z tytułu prawa cywilnego. I tylko od orzecznictwa zależy, czy tego rodzaju zasady będą egzekwowane. Innymi słowy, przyzwoitość najzwyczajniej w świecie i ochrona przed tego rodzaju pogwałceniem praw, jakie dopuszcza się niestety dzisiaj sporo różnych postaci życia publicznego, nie tylko dziennikarzy. Otóż moim zdaniem, jeżeli zniesławiające wypowiedzi nie tylko dziennikarzy, ale także polityków napotkają na odpowiednie orzecznictwo, język naszych polityków także, nie tylko dziennikarzy, zdecydowanie się poprawi. Nikt nie będzie operował uwłaczającymi epitetami. Będzie oczywiście mógł wyrażać opinie krytyczne, nawet o najwyższych osobach w hierarchii administracji państwowej, ale nie będzie wyrażał się w sposób uwłaczający. No i naturalnie to samo dotyczy dziennikarzy naruszających czyjąś godność, naruszających czyjąś godność, prawo dobra osobiste. No i oczywiście dotyczy to także tych, którzy swoimi działaniami wyrządzają komuś szkodę.
czy jesteśmy dzisiaj w stanie zdolni zapewnić tego rodzaju ochronę. No, rozmawialiśmy akurat tutaj z przyjaciółmi przed tym naszym posiedzeniem, że nie, że w tej chwili jesteśmy jeszcze dalecy od tego rodzaju orzecznictwa, podobnych kwalifikacji. Ale to jest do zrobienia. Oczywiście zdarzają się sądy niezbyt uczciwe, ale są na ogół to sądy w tej tematyce nie w prawie. I myślę, że rzeczą akurat ministra sprawiedliwości będzie doprowadzenie do tego, żeby wszyscy rozpatrujący tego rodzaju sprawy znali po pierwsze orzecznictwo nie tylko polskie, ale europejskie, a nawet anglosaskie. Mówię osobno specjalnie europejskie i anglosaskie, bo jak wiadomo, świat anglosaski to nie jest ta Europa, do której my należymy. Jeżeli tak, to wszyscy się nauczą, że trzeba pilnować słowa i trzeba uważać na to zarówno, co się robi, jak na to, co się mówi. Innymi słowy, nie potrzeba żadnej specjalnej procedury przeciwko dziennikarzom, ponieważ dziennikarz powinien podlegać temu samemu prawu, co każdy obywatel. Jeżeli obywatel zachowuje się w sposób sprzeczny z wymaganiami prawa, musi odpowiadać. I dotyczy to oczywiście zarówno spraw karnych, cywilnych, jak skarbowych. Żadnych przywilejów tutaj nie trzeba, ale również nie trzeba żadnych odrębnych przepisów. Chcę oczywiście tutaj przypomnieć o pewnej procedurze, która w Polsce w tej chwili została prawie zapomniana, mimo że historia prawa się zaczynała od tego, to znaczy postępowanie grupowe. Zwłaszcza w przypadku szkód wyrządzonych przez działalność mediów, w przypadku naruszenia dóbr osobistych. Myślę, że przy dzisiejszym zorganizowaniu Izby Wydawców można stworzyć sytuację, w której będą proponowani przez Izbę Wydawców superarbitrzy dla postępowania podobnego, innymi słowy takich, których obie strony będą mogły uznać za wiarygodnych i przyzwoitych, a to pozwoli rozstrzygać tego rodzaju sprawy znacznie szybciej. Mamy w ogóle kłopot z postępowaniem cywilnym. Ja jestem zwolennikiem takiego zabiegu edukacyjnego, to znaczy, żeby w każdym sądzie w naszym kraju wisiała wielka tablica informująca o tym, że zamiast wystąpić do sądu o postępowanie na mocy kodeksu cywilnego, zapoznać się z tymi zasadami tu przedrukowanymi i zastanów się, czy nie prościej, nie szybciej byłoby odwołać się do postępowania podobnego. Ponieważ od tego się praktycznie zaczęła historia sądownictwa, myślę, że to miałoby jakieś szanse. No, teraz jeszcze parę słów o zabawnych dosyć propozycjach, to znaczy tej propozycji segregacji dziennikarstwa. I chcę powiedzieć, że żelazną zasadą tego zawodu od czasu, kiedy Holendrzy zaczęli systematycznie publikować informacje dla giełdy, najpierw w Antwerpii, potem w Amsterdamie, jest całkowita swoboda dostępu do tego zawodu. W tym zawodzie można tylko zarobić na opinię przyzwoitości lub nie. Można zarobić na szacunek jako wybitny dziennikarz lub nie. Można zostać wielkim dziennikarzem, można zostać średnim dziennikarzem, ale przyzwoitym. Ale oczywiście pierwsza podstawowa zasada wiarygodności dziennikarstwa to jest domniemanie przyzwoitości.